Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie w niedzielę 2 czerwca zapraszał na Jarmark Aktywności Twórczej. Impreza jest powiązana z cyklicznym Jarmarkiem Rzeczy Ładnych, jednakże tym razem organizatorzy zaprosili na różnego rodzaju warsztaty z rękodzieła. Dla odwiedzających była to okazja do nauczenia się wielu ciekawych rzeczy. Warsztatów jest sporo, są różne warsztaty, od warsztatów klasycznych, dekupaż, filcowanie, czyli coś, co już jest wszystkim znane, przez na przykład szycie poduszek, szycie portfelików, po zabawy woskiem. Na tym opiera się cała idea tej imprezy, żeby pokazać, że twórczość z jednej strony jest miła, fajna, przyjemna, jest, może być sensem życia dla niektórych, a z drugiej strony chcemy pokazać, że to, co robimy, to, co tu osoby robią, wcale nie jest takie proste, że trzeba się namęczyć, napłakać, czasem leci krew, tak żeby potem, kiedy przychodzą te osoby na Jarmark Rzeczy Ładnych i widzą same gotowe rzeczy, żeby wiedziały, ile to kosztuje wysiłku. Pani się zaraziła od kogo? Tą działalnością taką, która już dziś sprawia dużą przyjemność. Wyszło samo gdzieś ze środka, potrzeba robienia czegoś. No i tak najpierw jedno, potem drugie, potem trzecie. Na rynku pojawiają się teraz cały czas nowe techniki. Mamy dostęp do wielu rzeczy z zagranic, z różnych miejsc, więc to wszystko się rozwija i wiele jest technik, które pochłaniają. Są techniki, które się też próbuje, tak jak tutaj osoby, i się je zostawia, a na niektórych się traci życie i pieniądze. Mamy nadany kształt. Kolejny jarmark, taki jak teraz, czyli Jarmark Aktywności Twórczej, będzie znowu jesienią, w pierwszą niedzielę października. Więc te dwa jarmarki są zawsze w tym czasie takim luźnym, czyli właśnie lato i jesień. A potem zapraszamy 8 i 15 grudnia. I wtedy zakupy, prezenty, Mikołaj, to wszystko tutaj będzie.